520 tysięcy złotych, taka kwota w budżecie miasta na 2013 rok przeznaczona będzie na dotacje na konserwację zabytków. Zmienią się jednak zasady przyznawania takich dotacji. Zmieniła się uchwała, która obowiązywała w Olsztynie od 2006 roku. Była to uchwała o udzielaniu dotacji na prace przy zabytkach. Zmiana ta jest o tyle istotna, że zmienia się wzór wniosku. To ważna wiadomość dla osób, które są właścicielami obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski o dotacje składane według starego wzoru nie będą bowiem rozpatrywane. Zmienią się również terminy naboru wniosków. Będą one przyjmowane co roku w jednym określonym terminie. Będzie to okres od 15 listopada do 15 grudnia. Wyjątkiem będzie rok 2013 jako rok przejściowy. Będzie miał dwa terminy i ten termin rozpoczyna się już teraz, nabór wniosków 2 stycznia. Będzie ten nabór przez cały miesiąc. Natomiast już w grudniu 2013 roku i później co roku będą właśnie te jedyne terminy wniosków, czyli jeszcze raz przypominam, od 15 listopada do 15 grudnia. Taka zmiana ma usprawnić cały proces przyznawania dotacji i realizacji prac. Ideą było to, żeby po prostu te nabory wniosków odbywały się wcześniej, tak żeby był dłuższy okres czasu na rozpatrywanie tych wniosków i tak żeby docelowo generalnie prace miały szansę rozpoczynać się wcześniej niż to dotychczas było. Z nową uchwałą powinni się zapoznać wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Ta uchwała znajduje się w BIP-ie, umieszczona jest na tablicy ogłoszeń. Jest również ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wzory te są dostępne. Również polecam, jeżeli ktoś ma problem z odnalezieniem, żeby kontaktować się z pracownikami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. To o tyle cenna informacja, że od tego roku będzie można się ubiegać o dotację nawet w wysokości 100% kosztów na wszelkie typy prac przy zabytku.